Siemano, siemano, widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Palionowa. Słuchajcie, dalej jesteśmy w świecie dzieci, ale dzisiaj mam do was mega smutną, bardziej niesmutną, przerażającą bardziej informację, ponieważ kontaktował się ze mną Steve. A jak doskonale wiecie, Steve i Palionka zostali na naszym Palionowie i myślałem, że tak naprawdę są tam bezpieczni, ale od samego poranka cały czas wydzwania do mnie Steve na telefon, na komórkę. I ja stwierdziłem, muszę szybko wstać do kompa, siąść, wejść na Minecrafta, odpalić dla was nagrywanie, zadzwonić do niego, dzwonić mój spy. Pytać się, o co tak naprawdę chodzi, co się odwala, no bo Steve, no szanujmy się, nie kontaktowałby się bez powodu, prawda? To jest człowiek prosty, on ma swoje zasady, ale po prostu, no, to jest taki, kurde, jednak troszeczkę debil, prawda? Więc nie wiem, po co on do mnie zadzwonił i musimy to sprawdzić, ale zanim zadzwonimy do niego i odzwonimy, subskrybujcie ten kanał, zostawicie łapeczkę w górę, macie czas na zostawienie łapy, dopóki nie zadzwonię do Steve'a, więc bardzo dużo czasu, błagam widzowie, zostawmy dzisiaj wszyscy łapki, ok? Ja też zostawiam, o... Thumbs up, let's go. A wy, moi drodzy, też pamiętajcie o drugim kanale. Tam są codziennie filmy, jest seria z moim bratem Kidowice, zapraszam na to serdecznie, ponieważ to będzie seria, która myślę, że będzie trwała naprawdę długo, naprawdę dobrze mi się tam gra. Wam się też to fajnie chyba ogląda, więc fajnie. Ja się cieszę, a teraz, moi drodzy, lecimy do zadzwonienia do Steve'a. Co tu się w ogóle odwala? A ja, moi drodzy, w tym momencie wykonuję telefon do Steve'a. Nie wiem, czy będzie słychać, ale powinno być słychać. Powinno być wszystko słychać. Halo? Halo, Dave. Ej, jest Steve! Halo, Steve! No, halo, co się stało? Jak tam u was? Żyjecie? No, my żyjemy, no mamy się dobrze na tym świecie, ale co u ciebie, stary? Co, co się dzieje? Jest kolorowo, coś złego się dzieje, jakieś dziwne głosy słyszymy z Palionką. Ale... Nie wiemy, co to jest. Ale jakie dziwne głosy? O co chodzi? Jakie dziwne głosy? No, powiem tak, brzmi jak taki prawdziwy diabeł. Weźmy... Zobaczyli naprawdę prawdziwego diabła. Ale ty... uważać. Diabła? Co ty mówisz, diabła, ale to co ja mamy teraz zrobić, bo nie wiem. Jezus. No, wydaje mi się, że powinieneś się bardziej poinformować w tym świecie, w którym jesteś, aczkolwiek, co wy tam w ogóle robicie? Znaczy, ja w ogóle mam pomysł, kto to może być, skoro diabeł, dobra, coś mi świta, ale powiedz, jesteście bezpieczni z Palionką na razie? Wszystko jest tam, kurde, okej, czy no, coś? No, na razie jesteśmy, ale myślę, że to jest do czasu, nie? Wracajcie jak najszybciej, bo tutaj naprawdę nie jest kolorowo. No dobra, stary, będziemy wracać. No my jesteśmy w sieci, jesteśmy dzieciakami, więc to jest problem. Tak. No, to więc... dobra, ja będę się z tą koło rozłączał, ale pamiętaj, diabeł, pamiętaj to. Dobra, dobra, dzięki Steve, dobra. Diabeł. Dobra, rozłączam się. Widzowie, co tu się w ogóle dzieje? Diabeł, ja wiem, o kogo chodzi. Chodzi oczywiście o Lucyfera. Ja powiem tak. Ja wiem, kto to jest. Ja nie będę ukrywał. Doskonale, jak słyszę słowo diabeł, wiem, o co chodzi. Chodzi oczywiście o Lucyfera. Mieliśmy właśnie tutaj na tym świecie z nim problem. Jeżeli nie kojarzycie tej postaci, to jest po prostu taki diabeł. Taka postać, taka diabliczna, taki demon, którego ja niestety przypadkowo przyzwałem na Palionowie jakiś czas temu, ale na szczęście tą duszę zamknęliśmy w butelce i zniszczyliśmy. Miałem wrażenie, że ona już nigdy nie wróci. Ale jednak, skoro cofnęliśmy się w czasie, czyli jak doskonale wiecie, wczoraj widziałem samego siebie, no to dzisiaj nagle po prostu pojawił się też Lucyfer. No i pytanie, czy też się pojawi Pennywise i inne negatywne postacie, które były kiedyś. Pytanie, bo to jest naprawdę, teraz się dzieje taki błyn, że ja nie wiem, co robić. Na pewno w dzisiejszym odcinku musimy sobie pójść do tych siedzib Lucyfera i tam wszystko przeszukać, czy tam po prostu nie ma żadnych jakichś takich podejrzanych rzeczy, które mogłyby nas po prostu pomóc w śledztwie. Ja się oczywiście tutaj tutaj ubiorę jak powinienem w mroźnego piechura. Proszę bardzo, może sobie przechodzić. Let's go! To jest mega fajna opcja. A wy pamiętajcie, żeby oglądać odcinek do samego końca, bo prawdopodobnie dzisiaj, no, musimy prześwietlić wszystko, co się dzieje z Lucyferem i nie mam pojęcia, czego się dowiemy, ale mam nadzieję, że jakichś istotnych informacji. Rozpoczynamy, widzowie, odcinek. Dobrze. Wow, ej, zdziwiłem się. Dobrze usłyszeć tak głos Steve'a, naprawdę, ponieważ, no, jak doskonale wiecie, Steve to nie należy do takich osób, za którymi się raczej przepada. Zresztą nas okradł i stworzył ten bank, ale można byłoby powiedzieć, że już mu wybaczyliśmy, prawda, że jest wszystko okej, zapomnieliśmy i jest spoko. W dodatku został sam z Palionką na tamtym świecie. I jeżeli on tam słyszy głos diabła, ja nie wiem, czy nie stało się coś takiego, że po prostu my się zamieniliśmy z osobami, które były w tym świecie częściowo, no bo siebie spotkałem, chyba tam Palion też sama Paliona spotkał, więc nie wiem, nie wiem po prostu, nie wiem, nie mam pojęcia, to jest dla mnie za dużo, to jest dla mnie po prostu za dużo. Dobra, to jest pierwsza z siedzib Lucyfera, gdzie coś się mogło dziać, no i niestety, dzisiaj musimy tam wejść na górę. Jak ostatnio sobie to odpuściłem, to dzisiaj, no, nie ma takiej opcji, niestety, jak doskonale wiecie, ja jestem bardzo dobrym parkurowcem, ale po prostu nie mam ostatnio jakoś formy do tych parkurów. Jezus, naprawdę, dobra, no tak naprawdę to ja sobie żartuję, oczywiście jestem tragicznym parkurowcem, ale mam nadzieję, że jakoś przebrniemy przez tego parkura, że się uda. Że się uda, bo wierzę w cuda. Okej, dobra. Uda się, bo wierzę w cuda. Uwierz w cuda. Wszystko możesz mieć, jeśli tylko chcesz, więc uwierz w cuda.
Wszystko możesz mieć. Uwierz w cuda. Dobra, uwierz w cuda. Dobra, mamy to. Jest. Wdrapałem się. Let's go. Dzień dobry, czy jest... Jezus, jaki posąg lawy. Nie strasz mnie, baba. Dobra, sprawdźmy, że coś my tutaj mamy. Coś tutaj mamy, tutaj. Za tymi drzwiami jest prawdziwe oblicze syna Paliona. Co jest w ogóle? Ej, to jest jakieś mega stare, to jest jakieś mega, mega stare, w ogóle w fajnym stylu, co jest? Ej, dobra, to się coś mega pozmieniało, to ja pamiętam, że to było kiedyś. My to kiedyś nagrywaliśmy, coś takiego. My to kiedyś nagrywaliśmy i tutaj, kurde, nic się chyba nie zmieniło od tego czasu. Dobra, nie wiem, zamykam te drzwi, okej. To nie jest informacja, której my szukaliśmy. Nie zależy nam na prawdziwym obliczu syna Paliona, bo doskonale je znamy, okej? Marek już się pokazał. O kurde, spadłem. Więc nie ma co udawać, my o wszystkim wiemy. To nie jest to, czego dzisiaj szukaliśmy. To nie jest ta informacja, której wyszukaliśmy dzisiaj, ale dobrze. Pójdźmy w takim razie tam. Pójdźmy tam, ponieważ tam mi się wydaje, tam jest najgorsze miejsce. Tam jest ta cała komnata Lucyfera. O Jezus, dobra, no wbijam tam na pewniaka, ale tak naprawdę tak pewnie się nie czuję, bo boję się dość mocno, że coś mi się stanie, ale muszę zaryzykować, widzowie, muszę zaryzykować, bo jak doskonale wiecie, to się może opłacać. To ryzyko może się opłacać. Tutaj była kiedyś siedziba Lucyfera, czyli tego diabła. Ostatnio tu wchodziliśmy guzikiem, więc dlatego pamiętam, który guzik kliknąć. No i dzień dobry. Jesteśmy w tym miejscu. Tutaj ostatnio były moby, trzeba uważać, bo to jest bardzo, bardzo ciemno. Ale dobra, tu jest jakaś tabliczka. Lucyfer, zostaw synem w spokoju odejść. Okej, to jest coś, też coś starego, wiecie co, ja to zniszczę, żeby to nas po prostu nie myliło, bo może się tak zdarzyć, że będzie nas to po prostu mylić, prawda? Tego byśmy bardzo nie chcieli. Tu jest jakaś płyta, tu się wychodzi z tego, co pamiętam. Przeszukajmy wszystkie skrzynki. Czy nie ma tutaj jakiejś bardzo ważnej informacji na ten temat? Okej, tu nic nie ma. Słyszę wagoniki, ale to są te wagoniki chyba, okej? Tutaj coś jest, okej, wejdźmy sobie tutaj. Tu jest jakieś pomieszczenie, zakazana księga. Ale tutaj nie ma, dobra, pewnie za obrazem jest jakieś przejście. O Jezus święty, dobra, teraz to ja tutaj totalnie nie mam pojęcia. I co tutaj, czekajcie, może tak zobaczę, okej. Dobra, czy ja tutaj coś mogę zobaczyć? Chyba nie mogę nic więcej zobaczyć niż to, co mam tutaj. No dobra, to chyba nie jest jednak tutaj, ale szukajmy innych jeszcze przejść, szukajmy innych przejść, ponieważ jak doskonale wiecie, gdzieś coś może być ukryte, a my możemy tego nie widzieć jak od razu, po prostu tylko po chwili. Okej, dobra, tutaj raczej, no nic nie ma, no nie będziemy też tracić widzowie czasu, więc wydaje mi się, że tutaj nie będziemy po prostu siedzieć, bo ile można. Ale na 100% wiem, że tam się szło jeszcze do jakiejś chyba komnaty tędy. O kurde, strzałka w dół, okej. To nie było zamknięte? Nie wiem, ja tak mało widzę po prostu w tym Minecrafcie. Dobra, no to jest całe otwarte, więc chyba to nie jest jakaś wielka tajemnica, że można byłoby tutaj... No nie wiem, czy ja tam chcę wchodzić, widzowie, ja nie wiem, bo to wygląda tak strasznie, jak po prostu droga donikąd. Dobra, trudno. Nie wiem, co się stanie. To po prostu ja nie wiem, co się stanie, nie mam pojęcia. Jestem... O kurde, są jakieś tabliczki. Dobra, idziemy. Idziemy. Idziemy, rozumiecie? No, oj, Jezus, to jest jakaś... To jest spadł po prostu donikąd chyba. Słuchajcie, tu nie ma jakiegoś dobra, bo już myślałem, że tam jest jakaś też dziura, której ja nie zauważę, jakbym w to wlazł. No i dzień dobry, witam ponownie w sali Lucyfera. Jeżeli ktoś z was ją pamięta, niech teraz napisze w komentarzu. Ja ją pamiętam za dobrze, wręcz nie chciałbym jej pamiętać, ale nie mam wyboru. No trudno, jesteśmy ponownie tutaj. No i powiem wam, że zaczyna się robić grubo. Zaczyna się robić bardzo, bardzo grubo. Okej, dobra, przeczytajmy to. Całe szczęście mój plan działa. Reaktywacja na innym świecie nastąpi na dniach. Idioci nie wiedzą, co zrobili. No to mamy problem. No to mamy problem. Z tych tabliczek wynika, że on to planował. Ej, co teraz w sytuacji, jak zamieniliśmy się, jak... Nie, ja nawet nie chcę o tym myśleć. Wyobraźcie to sobie i... Czy my na Steve'a w tym momencie i Palionkę skazaliśmy wyrok śmierci tym, co my zrobiliśmy? Czy mały Herobrine o tym wiedział, otwierając ten portal, miastem zabierając? Wiedział o tym? Bo ja o tym nie wiedziałem. I teraz pytanie, co teraz? Ja mam dość. Ja nie wiem, czy... Ja nie wiem, co teraz. Nie wiem, czy to jest jakiś zbędny... Czy to jest jakiś może troll, czy to jest... No to na pewno nie jest stara tabliczka, bo to jest, no, reaktywacja na innym świecie. No my przecież Lucyfera zabiliśmy. Z tego, co pamiętam. Czy nie, czy tak? Nie wiem, widzowie, napiszcie, bo ja nie pamiętam nawet szczerze. Ale oh my god, dobra, ja to totalnie niszczę. Jego plan jeszcze sobie napisał. Ty nic nie miałeś do gadki. Może, że Herobrine jest od niego. Może, że Herobrine jest od Lucyfera. Dobra, nie, ja nie chcę o tym myśleć. Ja po prostu, ja nie chcę o tym myśleć. Ja, bo moja głowa pulsuje w zbyt dużej częstotliwości, widzowie. Ja jestem tak zestresowany teraz, bo ja naprawdę nie wiem, czy to nie będzie zaraz koniec Palionowa, jeżeli tak dalej pójdzie i dalej to tak będzie wyglądać, że po prostu, no nie wiem, no Lucyfer się, nie wiem, tam zreaktywuje, bo na razie Steve powiedział, że słyszę tylko głosy, więc to jest spoko, okej? Okay? Tylko słyszenie głosów jest jak najbardziej okej. Okay. Ale jeżeli coś się stanie i ten Lucyfer powstanie, to my będziemy znowu musieli walczyć chyba z
najcięższą osobą, która kiedykolwiek była na Palionowie. A ja do tej walki nie chcę przystępować, ponieważ tak naprawdę ona jest z góry moim zdaniem przegrana. To naprawdę nie będzie łatwa walka, łatwa wygrana. Serio, to nie będzie takie proste. Dobra widzowie, ja nie mam pojęcia co teraz zrobić. Nie wiem czy totalnie mówić o tym chłopakom czy nie. Polećmy Elytrom. Jest taki mały szkrobla, ten Elytrom to dziwnie wygląda. Lećmy do chaty. Na szczęście zniszczyliśmy wszystkie znaki, więc może na razie zostawmy to między nami, między ja a was po prostu widzowie. Nie gadajcie o tym nikomu, co odkryliśmy dzisiaj, bo wydaje mi się, że z tym trzeba zrobić większe śledztwo. Ja na pewno muszę pogadać ze Szczypsonem, bo on w tej całej sytuacji był najbardziej, że tak powiem, inside. Najwięcej miał szczegółów, znał szczegółów i po prostu też razem walczyliśmy z Luciferem. A wy, widzowie, no nie wiem, napiszcie w komentarzu, czy się boicie, bo ja szczerze zaczynam się bać tego, co się tutaj możliwe, że zaraz odwali.